Po katastrofie rządowego samolotu Tu-154M na lotnisku Smoleńsk Północny miały miejsce śmiertelne wypadki, których w większości nie można jednoznacznie zakwalifikować jako zbieg okoliczności lub czysty przypadek. Ludzie, którzy w nich zginęli, byli bezpośrednio związani z tragedią, tak jak Remigiusz Muś, technik pokładowy z Jaka-40, który wylądował w Smoleńsku pół godziny przed tragedią, czy też Krzysztof Zalewski, ekspert lotniczy, który został zabity przez swojego wspólnika. Katastrofa smoleńska, w której zginął prezydent RP profesor Lech Kaczyński, jego małżonka Maria oraz przedstawiciele elity polskiego narodu, była największą tragedią w historii Polski po 1945 roku. Wśród ofiar byli wojskowi kapelani Kościoła Katolickiego, biskup generał Tadeusz Płoski, prawosławnego arcybiskup generał Miron Chodakowski oraz protestanckiego ksiądz generał Adam Pilch. Tak pisał w Gazecie Polskiej codziennie Cezary Gmys, członek kościoła ewangelicko-augsbiego, przyglądałem się sprawie śmierci biskupa Mieczysława Cieślara, którego nazwisko pada w tym kontekście. Zginął on w nocy z 18 na 19 kwietnia 2010 roku w wypadku samochodowym. Jego śmierć miała taki związek ze sprawą smoleńską, że po śmierci księdza generała Adama Pilcha, który zginął w katastrofie, objął po nim obowiązki proboszcza ewangelickiej parafii w niebowstąpienia pańskiego. Biskup zginął wracając do siebie do domu, do łodzi, z nabożeństwa ekumenicznego poświęconego pamięci ofiar z 10 kwietnia 2010 roku. Dopiero jakiś rok później pojawiła się pogłoska, że miał zginąć, bo zaraz po katastrofie miał odebrać telefon od osoby, która przeżyła. Nie udało mi się potwierdzić, by takie coś miało miejsce. Byłem natomiast na miejscu wypadku. Dowiedziałem się, że podobne zdarzenia miały już miejsce na tym odcinku drogi, bo szosa jest tak sprofilowana, że w nocy dopiero w ostatniej chwili można dostrzec światła nadjeżdżającego z przeciwka samochodu. Jeśli dodamy do tego, że sprawca wypadku, który zabił biskupa, był pijany, to mamy obraz jakich niestety wiele na naszych drogach. Być może był to rzeczywiście zwykły wypadek drogowy, ale ta śmierć zapoczątkowała tragiczną serię zgonów osób, które miały kluczowe znaczenie w kontekście dochodzenia do prawdy o smoleńskiej tragedii. Kolejną osobą, która zginęła po katastrofie, był Marek Dulinicz, wybitny polski archeolog, szef grupy archeologicznej, która miała jechać do Smoleńska. Był pomysłodawcą wyjazdu na miejsce tragedii i jego organizatorem. Zginął w wypadku samochodowym 6 czerwca 2010 roku. Cztery dni później odszedł Krzysztof Knyż, operator faktów TVN, który miał sfilmować podchodzenie do lądowania rządowego samolotu na lotnisku w Smoleńsku 10 kwietnia 2010. Operator zmarł 10 czerwca 2010 roku w Moskwie. Według oficjalnych informacji przyczyną jego zgonu była sepsa, zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej wywołany zakażeniem. Śmierć Krzysztofa Knyża została praktycznie przemilczana. TVN poświęcił swojemu operatorowi zaledwie kilka kurtuazyjnych zdań. Co ciekawe, zachodnia prasa pisała, że zabito go we własnym mieszkaniu w Moskwie. Tych informacji nigdy nie zdementowano. W październiku 2010 roku został zamordowany Eugeniusz Wrubel, wybitny naukowiec, były wiceminister transportu, kandydat prawa i sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego. Jako jeden z najwybitniejszych w Polsce znawców komputerowych systemów sterowania lotem, mógł wejść w skład ekipy biegłych polskiej prokuratury oceniających rosyjski raport MAC. Eugeniusz Wrubel wykładał na Wydziale Automatyki elektroniki i informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, angażował się m.in. w tworzenie Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej przy Politechnice Śląskiej. Był specjalistą od programowania w Assemblerze, współautorem publikacji o zastosowaniu odbiornika Pola RX 3 firmy Centrino w nawigacji samolotów. Kwestie związane z katastrofą z 10 kwietnia żywo go interesowały. Znałem Eugeniusza i jestem przekonany, że gdyby był w administracji rządowej po 10 kwietnia 2010 roku, to wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej zupełnie inaczej by się potoczyło. Był specjalistą między innymi w zakresie ruchu lotniczego, miał też doskonałe kontakty za granicą. Po tragedii smoleńskiej wielokrotnie wypowiadał się na temat katastrofy, krytykując oficjalną wersję jej przebiegu. Wspominał Jerzy Polaczek, minister transportu w rządzie PiS, przełożony Eugeniusza Wróbla. Prokuratura uznała, że naukowiec został zamordowany przez własnego syna, który ostatecznie został zamknięty w zakładzie psychiatrycznym. Śledztwo w sprawie zabójstwa Eugeniusza Wróbla zostało umorzone z powodu niepoczytalności sprawcy. Znajomi zgodnie twierdzili, że rodzina Eugeniusza Wróbla była bardzo spokojna, zżyta i nie dochodziło w niej do konfliktów. Chorąży Remigiusz Muś, technik pokładowy Jaka 40, który 10 kwietnia wylądował na lotnisku Siewiernej, był jednym z najważniejszych świadków w sprawie katastrofy smoleńskiej, a jego zeznania podważały dotychczasową wersję śledztwa. Od dnia tragedii wielokrotnie zapewniał, że doskonale słyszał komendy wydawane przez kontrolerów zwierzy w Smoleńsku, gdy ci sprowadzali tu polewa na ziemię. Zeznania musia były rozbieżne z oficjalną wersją podaną przez Rosjan w stenogramach. Chorąży twierdził bowiem, że na magnetofonie pokładowym jaka 40 zarejestrowano dyspozycję zejścia załodze tutki do wysokości 50 metrów. W stenogramach i zeznaniach kontrolerów powtarza się natomiast 100 metrów i wskazuje nie błąd wieży, lecz pilota, który sam miał zejść za nisko i w ten sposób doprowadzić do katastrofy. Żandarmeria zajęła materiał z naszego magnetofonu pokładowego od razu, gdy przyjechała 10 kwietnia 2010 roku do Smoleńska. Czytamy w zeznaniach Musia. Co najciekawsze. Taśmy od blisko trzech lat były odsłuchiwane przez biegłych z krakowskiego instytutu imieniem Sena. Do dziś nie sporządzili oni w tej sprawie ekspertyzy. Podczas przesłuchań w Wojskowej Prokuraturze Okręgowej w Warszawie świadek mówił też o dwóch eksplozjach, które nastąpiły przed zgaśnięciem silników Tu-154M. Godzinę po katastrofie poszedł tam, gdzie leżały szczątki samolotu i ciała ofiar. Nikt się ciałami nie interesował, to znaczy nikt ich nie przykrywał, nie zabierał. W trakcie pobytu tam zauważyłem, że do poszczególnych stanowisk utworzonych przez służby rosyjskie znoszono części samolotu. Takich stanowisk już wtedy było kilka. Stanowiska wyglądały w ten sposób, że był to stolik, na nim dokumentacja, laptop i tepe. Na stanowiskach znajdowali się ludzie. Zeznał tuż po katastrofie Remigiusz Muś. W sobotę 28 października 2012 roku chorążego Musia znaleziono powieszonego w piwnicy jego domu w Piasecznie. Prokurator po wstępnych oględzinach uznał, że nie miało miejsca działanie osób trzecich i zarządził przeprowadzenie sekcji zwłok dopiero w poniedziałek, podobnie jak w przypadku generała Sławomira Petelickiego. Remigiusz Muś krytycznie wypowiadał się o pracy rosyjskich służb. W tygodniu poprzedzającym jego śmierć umawiał się z kolegami na spotkania, miał mnóstwo planów na przyszłość. Chciał też uczestniczyć w konferencji naukowej dotyczącej katastrofy, ale nie pozwoliły mu na to obowiązki. W podobny sposób, jak chorąży muś, zginął rok wcześniej Dariusz Spinetta, ekspert i prezes spółki lotniczej. Został on znaleziony martwy w hotelowej łazience w Indiach. Przyczyną śmierci było powieszenie. Znajomi z 13-osobowej grupy, z którą pojechał do Indii, zeznawali, że przed śmiercią był w bardzo dobrym nastroju. Dariusz Spinetta był zawodowym pilotem i instruktorem pilotażu oraz wielkim miłośnikiem lotnictwa. W mediach kilkakrotnie wypowiadał się na temat katastrofy rządowego samolotu w Smoleńsku. Wbrew oficjalnej wersji jednoznacznie dowodził, że lot TU 154M był lotem wojskowym. W tekście zatytułowanym „Operacja Kłamstwo Smoleńskie”, który został opublikowany na portalu Niezależna.pl w styczniu 2012 roku, pojawiła się analiza autorstwa Spinetty dotycząca dokumentów lotu rządowego Tupolewa. Plan lotu jest to depesza, którą musi nadać każdy statek powietrzny żeby mógł wykonać lot w przestrzeni kontrolowanej. Według przepisów wykonywania lotu, według instrumentów był to lot wojskowy. Podkreślał Szpineta. Dodał, że to właśnie litera M od angielskiego military znajdująca się na końcu numeru lotu, oznacza jego militarny charakter. Należy przypomnieć, że uznanie tego lotu za cywilny umożliwiło prowadzenie śledztwa przez Komisję Mac i Komisję Miller'a, które gdyby uznać lot za wojskowy, nie mogłyby się tą sprawą w ogóle zajmować. W lipcu 2011 roku wyszło na że MSZ, wiedziało, iż 8 kwietnia 2010 roku lotnisko Smoleńsk Północny nie miało jeszcze numeru zgody na przelot i lądowanie. Szpineta wskazywał w rozmowie z Rzeczpospolitą, że brak takiego numeru to poważne zaniedbanie logistyczne. Krzysztof Zalewski, członek Prawa i Sprawiedliwości, redaktor naczelny miesięcznika technika Wojskowa Historia, ekspert lotniczy, który między innymi badał przyczyny katastrofy smoleńskiej. Został zamordowany 10 grudnia 2012 roku. Policja powiadomiła o tragedii jego żonę dopiero o godzinie 19., chociaż do zabójstwa doszło około 14. Kilka dni przed śmiercią Krzysztof Zalewski odkrył, że jego wspólnik Cezary S. stoi za powołaniem kilku spółek, w których władzach zasiadają m.in. obywatele Ukrainy i Rosji. To właśnie do tych firm miały być transferowane pieniądze z firmy Magnum X, w zarządzie której byli Krzysztof Zalewski oraz Cezary S. Prokuratura i policja poza oficjalnym komunikatem nie chciała udzielać informacji na temat śledztwa w sprawie zabójstwa Krzysztofa Zalewskiego, a znaków zapytania jest coraz więcej. Wątpliwości budzi na przykład wiadomość dotycząca przebiegu zdarzeń podana przez prokuraturę. Mariusz Piłat, zastępca szefa prokuratury okręgowej Warszawa-Praga, poinformował jedynie, że Cezary S wkroczył do wydawnictwa, zdetonował ładunek wybuchowy, wskutek czego ranni zostali wszyscy uczestnicy spotkania a następnie zaatakował Krzysztofa Zalewskiego, wiceprezesa wydawnictwa. Zadał mu kilka ciosów nożem w okolice klatki piersiowej, brzucha i pleców. Ciosy okazały się śmiertelne. Jednocześnie wiadomo, że na skutek eksplozji Cezary S został ciężko ranny i w stanie krytycznym przewieziono go do szpitala. Wybuch uszkodził mu dłoń i trzeba było ją amputować. Cezary S został też poważnie ranny w brzuch. Jak to możliwe, że w takim stanie mógł jeszcze zamordować wspólnika? Na to pytanie śledczy nie znaleźli odpowiedzi. Według zeznań naocznych świadków przebieg zdarzeń wyglądał następująco. Krzysztof Zalewski zorientował się w działaniach wspólnika, które odczytywał jako działanie na niekorzyść spółki, postanowił więc się z nim rozmówić. Rozmowa miała dotyczyć spółek, które stworzył S, a przez które miały być wyprowadzane pieniądze z Magnum X. We władzach tych firm, za których powstaniem stał S, byli między innymi Ukraińcy i Rosjanie. Przed południem w siedzibie firmy przy ulicy Grochowskiej w Warszawie doszło do spotkania Krzysztofa Zalewskiego, Cezarego S. i Janusza U. W pewnym momencie Cezary S. wyjął butelkę whisky i zaproponował po kieliszku. Krzysztof Zalewski odmówił, podobnie jak Janusz U. Mimo to Cezary S. odkręcił butelkę i w tym momencie nastąpiła eksplozja. Krzysztof Zalewski wybiegł na korytarz, a za nim Cezary S., który rzucił się z nożem na szefa magnum X. Ciężko ranny Janusz uschował się w łazience. Później w szpitalu stwierdził: „Oni chcieli nas zabić. Dlaczego użył liczby mnogiej, skoro napastnik był tylko jeden? Nie wiadomo, ponieważ po przejściu operacji nie pamiętał dokładnego przebiegu zdarzeń. Krzysztof Zalewski, w latach 80. działacz opozycji, był członkiem KPN, w trzeciej RP zajął się biznesem. Interesował się lotnictwem, głównie japońskim, był jego prawdziwym pasjonatem. Partnerem biznesowym Krzysztofa Zalewskiego został Cezary S. Poznali się na początku lat 90. Znajomi podkreślali, że S jest spokojnym, zrównoważonym człowiekiem i trudno uwierzyć, żeby był zdolny do zabójstwa. W siedzibie Magnumix policja znalazła duże ilości broni, amunicji, materiałów wybuchowych, m.in. granatów. Pracownika, który był właścicielem tego arsenału, policja po przedstawieniu zarzutów zwolniła do domu. Z kolei w mieszkaniu Cezarego S. Policja znalazła m.in. wyrzutnie RPG, duże ilości amunicji, granatów i broni krótkiej. Krzysztof Zalewski wielokrotnie publicznie podważał oficjalne ustalenia w sprawie przyczyn katastrofy zarówno te komisji Milera, jak i z raportu MAC. Podsumowując pod koniec 2011 roku w gazecie polskiej wydarzenia mijających 12 miesięcy, Krzysztof Zalewski stwierdził, najgorszym chyba w tym roku wydarzeniem związanym z tragedią smoleńską, było wprowadzenie w błąd światowej opinii publicznej przez Rosjan. Choć od początku wiadomo było, że w świadomości ludzi na świecie najbardziej utrwali się pierwszy oficjalny komunikat dotyczący katastrofy, to prasę międzynarodową obiegu tylko przekaz rosyjski, a oficjalnej, natychmiastowej i zdecydowanej reakcji polskich władz zabrakło. Jest to nie do naprawienia. Jeśli odcinek ci się podobał, daj łapkę w górę. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału po więcej ciekawych materiałów.